Witam Państwa bardzo serdecznie w Klubie Pod Wróżką. Dziś mamy kolejną edycję Forum Literackiego z cyklu Pisany Babilon i również wspaniałych gości Agnieszkę Stawro, Annę Mazelę, Rafała Różewicza i Agnieszkę Milewską-Pilewską. A gościem wieczoru, znakomitym gościem wieczoru jest znakomity, ludzki poeta Wojciech Bonowicz. Wielkie brawa, szanowni. Brawa dla Państwa. Szedłem na przystanek Babel, a okazuje się, że trafiłem na przystanek Babilon. Ale chodźcie trochę bliżej, co wy się tak daleko siedli? Nic nie widzę w ogóle. Pani Agnieszko, błagam Panią. Pani Dagmara tam chyba jest. Ja jestem krótkowicem, tak jakbym mówił do mgły. Ja byłam pewna, że będą mgły, więc nie brałam się na przód. Według mojej listy mam pierwszego Rafała Brzelicza. Poeta, prozaik, redaktor, recenzent, autor dwóch książek poetyckich, współredaktor książki krytyczno-literackie oraz młodo-poetyckiej antologii, nominowany do Nagrody Poetyckiej Silesius w kategorii debiut roku 2015, dwukrotnie do Nagrody Kulturalnej Gazety Wyborczej Warto 2015-2017 oraz do Nagrody im. Jacka Bielskiego w 2013 roku. Zwycięzca ogólnopolskiego konkursu poetyckiego im. Krzysztofa Kamila-Raczyńskiego 2014 oraz autoportret jesienny w Kotoszynie 2018. W latach 2015-2016 twórca i redaktor poetyckiego magazynu internetowego Dwumiesięcznik Pismo Ludzi Przełomowych. Publikował w wielu pismach literackich. Anna Mazela. Poetka, redaktorka, animatorka kultury, absolwentka Akademii Ignatianum w Krakowie, doktor nauk humanistycznych w dziedzinie kulturoznawstwa, redaktorka Pisma Młodych Makulatura, nieregularnika Wyspa, działu poezji na stronie internetowej Stacji Twórczej. Od 2003 roku należy do grupy poetyckiej Sylaba, związana jest z Domem Kultury Mijanów Wida, gdzie organizuje wiele warsztatów i projektów literackich. Drukowała swoje wiersze na stronach internetowych i przygotowuje swój pierwszy tomik wierszy. Oj nie, tomik już jest... Niespodzianka, wspaniale. Mamy, szanowni Państwo, tomik Anny Mazel głęboko, nisko. Bardzo się cieszymy i gratulujemy. Który nadrecenzowany. A teraz Agnieszka Wiktorowska-Chmielewska. Poetka, dramatopisarka, redaktorka, absolwentka studium literacko-artystycznego przy Wydziale Polonistyki UNIOR. Autorka czterech tomików poetyckich. Poemiku Tu i Tu, nagrodzonego w konkursie Miasta Krakowa na książkowy debiut poetycki 2014 oraz nominowanego do Nagrody Złoty Środek Poezji 2015. Szczęście do 2016, Krąg Ochronny 2018 oraz Trójki również 2018. Publikowała w wielu wydawnictwach zbiorowych oraz pismach literackich, autorka słuchowisk i kilkunastu sztuk teatralnych dla dzieci i dorosłych, wyciężczyni konkursu Małopolska Nagroda Filmowa Trzy Korony za scenariusz filmu dokumentalnego 2017. Współtwórczyni i redaktorka portalu internetowego Babiniec Literacki. Agnieszka Stawro. Ukończyła wiedzę o kulturze Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz podyplomowe studia edytorskie na UJ. Sporo publikuje, jest autorką tomiku wierszy Kontury Istnienia, e-booka W domu na Polanie, arkusza poetyckiego, a także współautorką audycji literackiej Szkiełko i Oko. Książka Życie listami pisane to jej książka pozatorska, która wyzowana opowieść o życiu Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. Wojciech Bonowicz, poeta, biograf, publicysta, felietonista, redaktor, ukończył trylogię polską na UJ. Współpracuje z tygodnikiem powszechnym, Znakiem, TVP Kultura, autor tomików poetyckich, wybór większości, Hurtownia Rany, wiersze ludowe, wiersze z okolic, Pełne Morze, Polskie Znaki, Echa. Pisze też dla dzieci. Bajka Wisia. Wydał dwie biografie Józefa Tischnera. Tischner, Kapelusz na wodzie. Opracował wybór wierszy Marcina Świetlickiego, Wojciecha Sebyły i piosenek Fisza. Współpracuje z muzykami rockowymi, między innymi ze Świetlikami. Wystąpił gościnnie na płytach kilku zespołów. Wyróżniony w konkursie na Brylon Poetycki, Nagroda Główna w konkursach Nowego Nurtu oraz Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Nagrody Literackiej Gdynia, dwukrotnie nominowany do Nagrody Literackiej, Nike, a w tym roku Nagrody Orfeusza i Wiesławy Szymborskiej. Oznaczone jest Srebrnym Krzyżem Zasługi. Tyle, szanowni Państwo, o naszych wspaniałych gościach i zaczynamy od rozmowy. Rafale. Twoja poezja jest bardzo otwarta na przedmioty, ludzi, miejsca, miasta, jednocześnie mnóstwo w niej ciepłej ironii, ale też groźnych sugestii i przypomnień. To niełatwe wiersze dojrzałego człowieka. Na ile to ty, a na ile poetycka kreacja? Raz, tak. Słychać mnie dobrze? Tak.
Odpowiadając na twoje pytanie, czy to jest jakaś kreacja, czy ja jestem w tym wierszem, no nie da się tego jednoznacznie odpowiedzieć, ponieważ jednocześnie i tak lub nie, zawsze pisząc jakiś wiersz, tworzymy pomimo swojego wirtualnego czytelnika, ale zarówno też wirtualnego twórcę, czyli wirtualny podmiot liryczny. Także moim zdaniem jest tam cząstka również mnie, ale niekoniecznie sytuacje, w której się ten podmiot znajduje, są prawdziwe. W pierwszym tomiku, który wydałem 4 lata temu, zdarzało mi się trochę fabularyzować, pisać wiersze, które miały pewną wymyśloną przeze mnie fabułę. W Państwie przodem wydanym tomiku 2 lata później tych fabuł jest z kolei mniej, ale tam też do głosu dochodzą inne osoby, ponieważ tę książkę wydałem w ten sposób, że opisałem księgarnię, do której często chodziłem i oddałem głos różnym osobom, czyli różnym podmiotom lirycznym, księgarzowi, klientowi, jakimś przedmiotom, półce, kasie fiskalnej. To wszystko się złożyło na taki jeden podmiot liryczny, w którym włożyłem też część siebie, swoje poglądy, ale niekoniecznie, bo te niektóre poglądy są sprzeczne z moimi, tych właśnie postaci, które w tych wierszach opisuję. Więc można powiedzieć, że jednocześnie zawsze jakaś cząstka autora jest w tych wierszach. Nie da się nigdy powiedzieć, że to jest zupełnie osobna jednostka. Oczywiście ja teraz po kilku latach mogę inaczej patrzeć na te teksty, mogę się z nimi nie zgadzać, mogę uważać, że to nie ja je pisałem, ale ja je pisałem jednak kilka lat temu. Jest też taka teoria biologiczna, że chyba co kilka lat komórki człowieka się całkowicie są wymieniane. I moim zdaniem myślę, że tak się działo też w przypadku osoby, która pisała tamte wiersze. Z Product Placement, z pierwszym tomikiem jestem jakoś tam troszeczkę emocjonalnie związany, ale wiem, że ta osoba, która go pisała, inaczej patrzyła na świat i tak samo można powiedzieć o drugim tomiku, że to też pisała inna osoba, a jednocześnie jednak trochę ja, ale ten, który mimo wszystko od tego czasu, myślę, wydorośnął. Ale w swojej poezji zajmujesz się detalem. Można rzec, że ja Białoszewski jesteś poetą szczegółu dnia codziennego. A co z szerszą perspektywą? Czy poezja powinna uogólniać, zwracać uwagę na problemy społeczne, odnosić się do nich, komentować ważne wydarzenia, być w jakimś sensie zaangażowana w to, co dotyczy nas wszystkich, a nie tylko samego poetę, czy nie? To znaczy tak, jednocześnie można tak powiedzieć, że od szczegółu można wychodzić do ogółu. Moim zdaniem poezja, która jakby odpowiada na to, co się dzieje obecnie, jest również poezją dobrą, ponieważ moim zdaniem po prostu sztukę możemy reagować, ale to nie musi być jedyna dominanta, prawda? Może być sztuka, która reaguje na pewne konflikty, które się obecnie dzieją na świecie, ale może być też sztuka, która jednak próbuje uniwersalizować te problemy i odnosić się do historii, że właściwie historia się powtarza, właściwie piszemy o tym samym, tylko dekoracje się zmieniają. Na przykład ja w poprzednich książkach faktycznie skupiałem się więcej na przedmiotach, ale zawsze tam jakieś dawałem trendy polityczne, społeczne. Teraz jak kilka wierszy przeczytam z nowego projektu książki, no to kolega Tomasz Dalasiński, któremu przesłałem ten projekt, że to jest jakiś wielki dialog z kulturą, to mnie bardzo zaskoczyło, bo te wiersze stały się bardziej polifoniczne. Jeżeli w pierwszej książce opisywałem swoje studenckie mieszkanie w drugiej księgarni, tak teraz oddaję głos pewnym bohaterom, różnym podmiotom lirycznym, różnym postaciom autentycznym, również naukowcom, matematykom, pewnym postaciom literackim, które jakby komentują tę rzeczywistość. Także myślę, że nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Ważne, żeby to było szczere i przede wszystkim oddziaływało na czytelnika. Uważam, że wiersz nie musi być publicystyką. Wiersz to jednak jest coś, tu powiedział bardzo mądre zdanie, że wiersz wtedy powstaje wtedy, kiedy nie można napisać czegoś zupełnie inaczej. Jeżeli wiersz można napisać w formie jakiegoś artykułu, felietonu, to nie jest wierszem. Moim zdaniem coś w tym zdaniu jest właśnie. Tak powinno to wyglądać. Czyli po prostu obawiasz się, że może być jakaś zopolizacja za chwilę, że może być zupełnie inaczej, prawda? Pytam nie bez kostery, bo jesteś także dziennikarzem. Czy dziennikarstwo pomaga, czy przeszkadza byciu poetą? Bo to jednak inny sposób leżywości. Ja poszedłem na dziennikarstwo, ponieważ miałem taką sytuację w życiu, że okazało się, że niby się nie dostałem na filologię polską, po czym po 2 godzinach się dostałem, o czym ja nie wiedziałem. Nie sprawdziłem sobie w systemie i zapisałem się na dziennikarstwo zupełnie na innej uczelni. Dopiero coś mnie tknęło miesiąc później, żebym jednak sprawdził faktycznie te wyniki. Okazało się, że dostałem się na filologię polską, ale no, miałem tylko jeden dzień, żeby złożyć dokumenty. Więc stwierdziłem, że skoro wielu moich kolegów poszło na filologię polską i się wypaliło, to ja pójdę na dziennikarstwo, żeby mieć szerszy ogląd na pewne sprawy, żeby móc o czym pisać.
I faktycznie tak się stało. Poszedłem na dziennikarstwo, zacząłem więcej wtedy pisać, lepiej. A teraz po prostu z takiej czystej przyjemności nadrabiam jakieś zaległości, czyli czytam o teorii literatury, próbuję bardziej do tego formalnie podejść, ale dziennikarstwo otwiera perspektywy. No dlatego właśnie są te trendy polityczne, społeczne, bo jednak ta żyłka dziennikarska u mnie jest. Przez to nie mogę się powstrzymać czasem od jakiegoś komentarza. Ważne, żeby to po prostu wiersz nie można było zamienić jakiś artykuł publicystyczny, bo moim zdaniem wielu teraz autorów wiersze zamienia w takie artykuły publicystyczne, zapominając, że jednak poezja jest poezją, czyli jakąś gałęzią sztuki, i więc po co tworzyć coś, co można było zastąpić czymś innym. No po prostu jest ważne, jak to jest zrobione. Też ostatnio czytałem takie bardzo fajne eseje Jacka Bieruta, prozaika i poety z Wrocławia, który napisał, że tak naprawdę najważniejsze jest to nie o czym jest dany tekst, tylko jak to jest zrobione, co się dzieje w języku. Jeżeli w języku dzieje się dobrze, to cały tekst jest równie dobrze i dobry, więc ja pozostaję, że tak powiem, w zgodzie z Jackiem Bierutem, że właściwie te operacje na języku są najważniejsze, a dopiero później treść, chociaż treść powinna być też nierozłączna z językiem. Tylko, jak powiedziałem, ważne, żeby to było wiadomo, co chciał powiedzieć jak autor, ale w jaki sposób przede wszystkim. W takim razie, jaką rolę powinna spełniać poezja według Ciebie? Kiedyś też się zastanawiałem nad tym pytaniem, ale ja odpowiem bardzo prosto. Poezja powinna być przekazywaniem ludziom tego, czego nie czują. Jeżeli ktoś patrzy na lodówkę, pralkę i widzi w niej zwykłą lodówkę, pralkę, to poeta jest od tego, żeby pokazać tej osobie, że hej, ale przecież możesz zobaczyć na ten przedmiot od innej strony. Właśnie jakieś z tą poezją, przepraszam, z tą lodówką mogą się mieć jakieś konotacje zupełnie niezwiązane z tą lodówką, ale konotacje na przykład polityczne, społeczne. Właśnie poeta jest od tego, żeby tak właśnie podchodzić do czytelników, do twórczości, żeby pokazywać ludziom tego, czego nie czują, żeby wywoływać u nich odczucia, których nie mają pojęcia. Zajmujesz się propagowaniem poezji. Opowiedz o swojej pracy i dlaczego się tym zajmujesz. Czy ja się zajmuję propagowaniem? Obecnie jestem bardzo zmęczony literatem. Kilka lat bardzo intensywnie, że tak powiem, uczestniczyłem w tym życiu literackim. Chwilowo teraz to ci też uczestniczę, bo przyjąłem twoje zaproszenie tutaj przyjechać, ale czuję się tym trochę wszystkim przytłoczony, zmęczony i jakby chwilowo, nawet jest dla mnie taki odpoczynek też intelektualny, nie mogę po prostu ostatnio czytać jakichś tomików poetyckich. Po prostu czuję się przytłoczony tymi wieloma sensami, wieloma językami. Ale tak, przez kilka lat mocno pracowałem na rzecz literatury, ale takiej młodej, urodzonych właśnie osób po 89 roku, czyli moich rówieśników. Ja skoro jestem w mieście Czesława Miłosza, też Wisławy Szymborskiej zwłaszcza, to ja może opowiem taką anegdotę, bo lubię opowiadać anegdoty na spotkaniach literackich, że kiedy zaczynałem pisać w 2006 roku, to byłem przeświadczony, że nikt z mojego pokolenia nie pisze, że jak umrze Szymborska, umrze Różewicz, to zostanę jedyną osobą w Polsce, która będzie dalej pisała wiersze, bo żyłem w małej miejscowości na pograniczu polsko-czeskim. Miałem takie przeświadczenie, że kompletnie nikogo nie interesuje poezja, że poezja już dawno umarła i po prostu ci mistrzowie też umrą poezją razem z nimi, ale ja będę jedyną osobą, która będzie, nie wiem, no, ten kruzganek, ta będzie go, że tak powiem, z nim chodziła i będzie ten tę poezję przekazywała ludziom. To było bardzo naiwne podejście do literatury, ale odkąd odkryłem internet, odkryłem portale literackie, że okazało się, że wiele osób, właśnie moich rówieśników, pisze wiersze i znalazłem ich w internecie i to zacząłem uczestniczyć w takim życiu literackim, że zacząłem jeździć na festiwale, poznałem też Agnieszkę tutaj, a nie też poznałem przez internet, że właśnie okazało się, że wiele osób pisze, co było dla mnie jednocześnie szokiem, a z drugiej strony dało mi taką motywację, że jednak nie jestem sam, że jednak można coś wspólnego zrobić i wiadomo, z tym dziennikarstwem jest to taka historia związana, że mam taką żyłkę też społeczną, organizatorską, lubię organizować różne spotkania, lubię promować swoich rówieśników, jak tutaj wspomniałeś, bo dla mnie tak, jestem takim autorem też antologii osób, które publikowała w moim czasopiśmie literackim, które urodziły się w latach 80., przełomu lat 80. i 90. Bo chciałem pokazać wielość tych języków i też samemu dowiedzieć się czegoś o tych rówieśnikach. Agnieszko, teraz do Ciebie pytanie. Agnieszko, od czasu ukończenia studium literacko-artystycznego Twój dorobek autorski wzrasta imponująco. Powiedz, czy dużo pracujesz? Jak wygląda Twoja praca i co Ci dało studium? Studium w ogóle było dla mnie przełomowym momentem w życiu, ponieważ
Gdzieś tam przyjechałam z dalekiej północy, ze Szczecina. I ten Kraków mnie wcześniej oczarował i tak mnie zaklnął i tutaj przybyłam z miłości. No i urodziła się, to może urodziła to złe słowo, bo ta literatura zawsze była w sercu, zwłaszcza poezja. Natomiast jakby miała możliwość tutaj wypłynąć ze mnie. No i też tak pisałam dla siebie tylko w zasadzie, aż w pewnym momencie pojawiło się studium. No i tam mnie w obroty bardzo mocne wzięli różni wykładowcy, głównie jeśli chodzi o poezję Roman Honet. Trochę mnie zmasakrował, ale walczyłam o siebie i wyszło co wyszło, czyli dobrze mnie zmasakrował. Co się zmieniło po studium? No właśnie to, że nauczyłam się, no na pewno jakbym miała możliwość popracować nad swoim warsztatem, dotknąć dobrej literatury, spotkać ludzi, że, ponieważ jestem w ogóle z innego trochę świata, z ekonomii, bo tak w zasadzie było moje życie związane wcześniej w Szczecinie, więc jakby poznałam ludzi, którzy są z mojego świata i że tacy ludzie istnieją, więc podobnie jak Rafał, aczkolwiek ja nie myślałam o sobie jakoś tam, nie wiadomo jak, tylko że są, Boże, oni też się fascynują literaturę, kochają wiersze, jak to jest możliwe, tym dałem mi taki pałek. No staram się, dużo pracuję, tyle ile mogę, natomiast... Dwa w tym roku. No tak, to powiem szczerze, jeszcze trzy leżą, ale to muszę się zadawać, nie mam czasu, żeby, bo teraz pracuję trochę nad scenariuszem jednym. Więc no, pracuję ile mogę. Nie zawsze to wychodzi, nie wszystkie, że nie wszystko, że tak powiem, wypłynie, nie z wszystkiego gdzieś tam się publikuje. Nie trafia to do publikacji, natomiast... No, cały czas w zasadzie można powiedzieć, że piszę, natomiast bardzo różne rzeczy, nie? Czasem... Właśnie, piszesz sztuki i słuchowiska dla dzieci i młodzieży, scenariusze filmowe i od razu tyle nagród. Jak odkryłaś sobie umiejętności prozatorskie? Zaczynałaś przecież jako poetka. To znaczy, szczerze mówiąc, znaczy poezja była we mnie od zawsze i ona tak była, nie wierzyłam, że z poezją można coś zrobić. Tak mnie jakoś wychowano. Natomiast, no... Napisałam zresztą pierwszą książkę dla dzieci, to była proza i trochę z tą książką trafiłam do tego studium. Nie czuję się mimo wszystko dobrze w prozie, tam właśnie rozwinęła się poezja i tam też jakby doświadczyłam, dotknęłam dramatu i scenariusza i stwierdziłam, że no rany, tak naprawdę z prozy to najlepiej mi idą dialogi, nie? Gorzej z tymi opisami, więc no więc tak jakoś przylgnęłam do tych dzieci. Agnieszko, twój ostatni tomik, Krąg Ochronny, czyta się z zapartym tchem. Tyle tam prawdy i bólu istnienia. Czy trzeba mieć dużo odwagi, aby tak się otworzyć przed czytelnikiem? No, trzeba lat pisania. To prawda. Pierwsze moje tomiki, pierwsze wiersze były bardzo zamknięte. W ogóle intymność taka moja, osobiste zwierzenia, no było mi ciężko o tym pisać, szczerze mówiąc, czytać, ale tak z każdym wierszem, później spotkaniem było coraz łatwiej. No aż w końcu, tak mi zresztą mówił Roman Honet, że no jeśli już chcesz coś pisać, a ja chcę to czytać, to chcę się czegoś dowiedzieć o tobie, jako człowieku, więc pisz o tym, czego doświadczasz. No i tak już to we mnie zapadło i za tym idę, za tym głosem. Twoja poezja ewoluuje od prostych zapisków do przejmujących uogólnień i wiele mniej pochyleń nad nosem innych ludzi. Dostrzegasz i empatycznie puentujesz, jakby trochę się za nim innymi ukrywasz, a jednocześnie odkrywasz poprzez nich. Czy to świadomy zabieg i z czego wynika? Znaczy, no szczerze mówiąc, bo tak można, nie żałują ci, co nie przyszli, więc jakby wybrańcy, którzy tu są, się dowiedzą. Krąkowo, być może... Znaczy, chyba rzadko się zdarzy, że piszę o innych ludziach. Ja zawsze gdzieś dotykam jednak tematów bardzo bliskich mi. I ten krąg ochronny to jest gdzieś tam moja historia, historia moich bliskich, przodków. To wszystko, co gdzieś we mnie jest, świadomie czy podświadomie, czasem gdzieś w genach. Coś, o czym nawet nie wiedziałam, a co w momencie, kiedy podjęłam decyzję, że zacznę pisać ten tomik, ponieważ tam jakieś stypendium już się zaplikowałam. W związku z tym te historie same zaczęły do mnie spływać. Ja tego nie szukałam, ale teraz zaczęli się zgłaszać do mnie jacyś tam ludzie, dalecy krewni, opowiadać mi historie związane z moją rodziną. Więc ja po prostu poczułam się zaplikowana, że muszę to zrobić, że to jest nie bez powodu. I trochę się uwolnić gdzieś i przyznam szczerze, że tak jakoś w życiu pewne rzeczy mi się później zaczęły układać albo nie.
No tak, gdzieś uwolniłam chyba ich i siebie. I to chyba o to głównie chodziło. Już tutaj, a nie o poezję. Przepraszam, poezję. Dziękuję bardzo. Anna Mazur, Aniu. Jak określiłabyś świat, w jakim żyjemy? Jednym słowem i dlaczego? Czy jesteś w stanie tak bliżej? Jeśli nie jednym słowem, to bliżej. Jak ci się świat wydaje? Jakim? Paranoję. To chyba byłoby najbardziej trafne. Zresztą jeden z moich wierszy z tomiku ma ten tytuł. Jest to, bardzo lubię ten wiersz. Chociaż nie wiem, może nie jest jakiś najbardziej dojrzały ten, ale po prostu porusza jakiś taki temat, nawiązuje do takich motywów, które lubię. No a ten świat rzeczywiście jest, w tym słowie paranoja są paradoksy, jest absurd. Można powiedzieć, że jest jakaś ogromna groza, a równocześnie może ktoś by się mógł w paranoi dopatrzyć jakiejś fantazji i czegoś wyjątkowego w jakiś pozytywny sposób. Mhm. Czy życie z poezją jest łatwiejsze czy trudniejsze dla ciebie? Czyli czy łatwo myśleć, by być poetą? To jest w ogóle nieadekwatne pytanie, ponieważ ja nie znam życia bez poezji. To może pierwsze lata życia, ale słabo się pamięta ten okres, więc pierwszy wiersz wymyśliłam, nie wiem, miałam 6-7 lat, no to ja jestem akurat z tych, którzy pisały pierwsze tomiki moje, to były w podwójną linię, 16-kartkowy zeszyt i mam tego masę w domu i po prostu to też jest to, że byłam zapatrzona w poetów i bycie poetą oznaczało dla mnie ogromny prestiż i nobilitację. No to niedługo tam w tych czasach Szymborska dostała Nobla. Ja od razu wtedy sobie stwierdziłam, że moim największym marzeniem jest dostać Nobla kiedyś. I kiedyś dostanę Nobla i kupię rodzicom domek. No. Takie były moje marzenie za dziecka. Piękne marzenie. Więc... Jeszcze muszą poczekać. Tak, potem najpierw wydawało się, że to jest takie cudowne być poetą i to są same zaszczyty. Natomiast później się okazało, że no właśnie tak trochę zaczęłam odkrywać, no, że wcale to pisanie nie jest czymś wyjątkowym, bo masę ludzi pisze i wręcz wyjątkowe jest nie pisać w dzisiejszych czasach. I po prostu jak to się... Potem aż zaczęłam się ratować takim... ktoś mi powiedział, że jedni ludzie więcej wydają albo bardzo młodo, albo już na starość. Więc kiedy ja nie mogłam tak długo wydać nigdzie jakoś tak, znaczy nie mogłam, nawet też nie miałam śmiałości, żeby jakoś tak próbować. Cały czas byłam w tej sylabie. To stwierdziłam, że dobra, no to w takim razie na starość. Ale udało się przed 30, więc myślę, że nie jest źle. To zależy na pewno, ja już widzę tutaj w wypowiedziach innych, że każdy tą poezję przeżywa inaczej i dla każdego to bycie poetą oznacza co innego. To jednak jest bardzo indywidualne i to jednak zależy trochę od charakteru. Ja tylko dodam o to, że mój kolega właśnie, który też pisze wiersze, miał kryzys literacki kiedyś, wiele lat temu i powiedział wtedy, że największą satysfakcję od pisania wierszy sprawia mu machanie łopatą i coś w tym jest chyba. Tak, to prawda, znaczy, ale w tym też można upatrzyć poezję. Czym jest poezja? Czy poezja jest tym wierszem? Ja też długo uważam, że poezja to jest po prostu... Nie wiem, radość życia to jest dostrzeganie właśnie jakichś detali i radość z chwili. I wtedy to machanie łopatą mogłoby być najcudowniejszą poezją, bo wtedy właśnie można nie myśleć i uwolnić się od poezji, od konieczności pisania wierszy. I może właśnie to jest najpiękniejsza poezja. Ani, bo widzę, że dużo czytasz. Co czytasz najchętniej? Jaka literatura najbardziej do ciebie przemawia? Jakich są jeszcze autorów i dlaczego? Z
tym czytaniem, to tak naprawdę ja mam problem. Pracuję w bibliotece. No właśnie. Ale jestem bardzo wybredna co do książek. Jak idę do księgarni, uwielbiam księgarni i ja mogę siedzieć w księgarni i wybierać, ale żeby wybrać książkę, którą chcę kupić, to ona musi... Jakby, może gdybym miała wielkie miejsce na wielką bibliotekę, to może byłoby łatwiej, ale że nie mam, to jestem strasznie wybredna i musi to być książka taka, która... gdzie właśnie żadne słowo nie jest przypadkowe. I bardzo lubię, jeśli chodzi o bardziej fabułę, o beletrystykę, książki, które są, poruszają trudny temat, ale w sposób w miarę lekki, jednak trochę humorystyczny, z czarnym humorem, albo od strony dzieci, bo dziecko jednak ma inną wrażliwość, potrafi opisać bardzo poważne problemy, takie jak choroba, jak śmierć, w bardzo taki wyjątkowy sposób, który do mnie trafia. I a z drugiej strony, więc po prostu książki, w których słowa nie są przypadkowe, w których ja czytam i z jednej strony mnie to wciąga, a z drugiej strony mogę się zatrzymać nad każdym zdaniem. Ostatnio na przykład, właśnie w bibliotece w sumie czytam dużo rzeczy, które po prostu muszę przeczytać, poprowadzę wtorki literackie, dyskusyjne kluby książki i tak dalej. Jutro właśnie prowadzę wykład o eseju, zapraszam wszystkich serdecznie do Nowej Huty na Osiedle Złotego Wieku 14, na godzinę 17. I właśnie esej do mnie trafia, ja zresztą właśnie podczas studiów doktoranckich w ogóle w dużej mierze odłożyłam beletrystykę. Jako dziecko zaczytywałam się w różnych powieściach i trochę później również, natomiast później odkryłam książki o fotografii, które tak właśnie odkryłam fotografię dzięki książkom, dzięki literaturze. I to jest i książki fenomenologiczne, książki, właśnie eseje. Nowicki bardzo pięknie pisze o fotografii w bardzo ciekawy sposób. Ostatnio taką książką, którą rzeczywiście chcę sobie kupić i to jest Kontener Pięczuka. I bardziej niż Wicha mi do mnie przemawia. I bo tam są, tam po prostu rzeczywiście to jest książka, ja mam problem na przykład ze skupieniem się, nie, dlatego jeśli książka jest pokaźnych rozmiarów, a jest książką, która wciąga, a ja w danym momencie nie dam rady się skupić na tej akcji, ją odłożę, to potem ciężko do niej wrócić. Natomiast eseje są, i poezja są takim czymś, że można w każdej chwili wracać, odkładać, a w kontenerze są to bardzo zwyczajne, codzienne, można powiedzieć, spostrzeżenia, ale takie niezwykłe, takie odkrycia i tak opisane. A poza tym bardzo mam sentyment do tematu śmierci, więc kontener jak tak bardzo do mnie trafia, zwłaszcza, że od razu kojarzy mi się z moją ukochaną książką Światłoobrazu Rolanda Barthesa, który właśnie jest też książką eseistyczną, książką fenomenologiczną, semiotyczną, gdzie właśnie opisana jest wizja fotografii Bartha, ale właśnie po śmierci matki, jest bardzo osobistym. Więc jak gdyby dla mnie Wicha i Bieńczuk od razu wpisują się, kojarzą się z tym Bartem. Zanim zapytam o fotografię, powiedz mi jeszcze, bo mówiłaś o tym pięknie, o tych zachwytach. Obserwowana ostatnia zasada, czyli brak kanonu piękna czy estetyki, czyli że wszystko wolno, to dobra droga, nie tylko w sztuce? Czy zauważasz konsekwencje takiego stawiania sprawy? Muszę się przyznać, że mało zastanawiam się nad konsekwencjami. To znaczy, bardziej pozwalam się uwodzić różnym estetykom, różnym przedmiotom, różnym książkom i dziełom sztuki. I tak jak w wielu elementach mojego życia czuję ambiwalencję i czuję rozdarcie, tak jak na przykład to skupienie na chwili, to przeżywanie chwili, na przykład w moim tomiku pierwszym właściwie w ogóle nie jest widoczne, może są tam dwa góra wiersze, które jakoś nawiązują do takiej estetyki właśnie prostoty.
Ale ja ją cenię i jest mi gdzieś do niej blisko. Natomiast jeśli na przykład na warsztaty sylaby przynoszę wiersz, który idzie w tą estetykę, to prowadzący obecnie Michał Zabłocki, ale Ania, nie, to nie jest na twoje możliwości. Znaczy, odwrotnie, to jest poniżej twoich możliwości, to jest takie proste. To nie o to chodzi, więc wychodzi na to, że po prostu to się nie do końca sprzedaje, więc ja po prostu to zachowuję dla siebie jak gdyby i w swoim prywatnym życiu gdzieś tam staram się ją pielęgnować, natomiast wiesz, jak idę gdzieś indziej. Jeśli chodzi o sztukę, to zależy. Lubię, kiedy znajduje się jakiś złoty środek, kiedy dzieło sztuki potrafi, tak jak na przykład właśnie dzieła Różyckiego, o którym pisałam, Andrzeja Różyckiego, o którym pisałam pracę doktorską, i które mam nadzieję ukaże się niedługo, albo w każdym razie, że się ukaże, tak jak to jest zaplanowane przy wydaniu Muzeum Fotografii, właśnie książka o Różyckim, album, książka. Artysta, który z jednej strony w formie jest konceptualny, przekracza wszelkie granice, sprzeciwia się tradycji, sprzeciwia się wszelkim stereotypom, normom, zasadom akademickim, który ciągle poszukuje, a równocześnie gdzieś odczuwa ogromną tęsknotę właśnie za czymś podstawowym, za tradycją. On bezpośrednio za sakrum, i to jest sakrum chrześcijańskim, z którym ja mam duży problem osobiście, ale to jakoś to połączenie właśnie tradycji z czymś nowym jest według mnie bardzo płodne i może urodzić coś wyjątkowego, jakąś nową jakość. Aniu, czy poezja może być antidotum, lekiem na całe zło świata? Czy może mieć moc sprawczą i jaką? Co ci daje? Trzeba przyznać, że poezja chyba przez długi czas pełniła tak trochę terapeutyczną rolę dla mnie. Natomiast w takich chwilach apogeum tej terapeutyczności powstawało tych wierszy za dużo i wcale nie były dobre, więc... W gruncie rzeczy bardziej traktuję poezję jako sposób wyrażenia moich poglądów, moich uczuć, więc nie traktuję jej jako lek, tylko jestem w nich szczera, więc w gruncie rzeczy są dosyć pesymistyczne raczej. W tej chwili też łapię dystans do pisania. Piszę bardziej koncepcyjnie, bardziej mniej tak po prostu prosto z siebie, więcej pracuję nad formą, bardziej świadomie powstają te utwory. I to już nie jest ta forma typowo terapeutyczna. Teraz jest jej właściwie daleko od tego. I ja nie jestem, tak jak pytała pani Rafała, czy jaka jest rola poezji? Ja nie wiem, czy poezja jest po to, żeby mieć w ogóle jakąkolwiek rolę. Poezja po prostu jest, bo są ludzie. I to wypływa z nas, po prostu to jest jeden ze sposobów naszego wyrażania się, jeden ze sposobów naszego istnienia. Poezja jest taka, jak są ludzie, a ludzie i świat są i dobrzy, i źli. I tak jest wszystko. Poezja nie jest nas w stanie uratować, ponieważ jest taka jak my. Ale jeszcze o tych twoich związkach z fotografią. Opowiedz mi o twojej fascynacji fotografią, jaki ma wpływ na twoją twórczość. No i rozszerzyj w tych związkach fotografii z kreaturą u ciebie, jak to jest. Właśnie ta fotografia pojawiła się dosyć późno. Znaczy ja zawsze interesowałam się sztuką, w jakiś tam sposób może również fotografią. Ale pojawiła się dopiero na moich studiach, tak jako fascynacja taka głębsza, właśnie po przeczytaniu Rolanda Bartha, ale też w momencie, kiedy ja chciałam pisać pracę licencjacką o baśniach, ale zauważyłam, że o baśniach jest tak dużo książek, że mogłaby powstać osoba biblioteka na ten temat, więc chciałam koniecznie baśń połączyć z jakąś innym rodzajem sztuki
I w ten sposób trafiłam na tylko dosłownie czterech twórców, którzy reinterpretowali baśnie. I w ten sposób, i później, więc tutaj ta literatura i fotografia, od strony literatury, później trochę inaczej, że od strony fotografii właściwie. Później magisterkę pisałam już o poezji, która nawiązuje do fotografii, więc tutaj od strony literackiej. Później poszłam na studia doktoranckie, to stwierdziłam, że ja chcę się zająć już typowo fotografią. I właśnie znalazłam twórcę, który raz, że nawiązuje bardzo dużo, masę różnych ciekawych motywów. Jest twórcą, jak tego nie wiedziałam wtedy jeszcze, szalenie trudnym do opisania, ponieważ jest dosyć chaotyczny, potrafi nazywać jedną pracę w kilku miejscach innym tytułem, tego potem się zorientować, albo prace są bardzo podobne, ale są jednak, ale się jednak różnią i są inne dzieła. On używa w swoich pracach dawnych dzieł, przerabia je. Jest to twórczość szalenie ciekawa, ale jednocześnie trudna, ale jest to twórczość, która cały czas jak gdyby pyta, co to jest ta fotografia. Czyli to, co tak naprawdę mnie interesuje. Takie filozoficzne podejście do fotografii, ponieważ niewiele brakowało, a zrobiłabym doktorat z filozofii, a nie z kulturoznawstwa. I wtedy już chciałam właśnie zajmować się od strony filozoficznej właśnie fotografią. Tutaj w tym tomiku jest jeden wiersz na samym końcu, właśnie taki, no nie jest optymistyczny, ale jest zwięzły, który nawiązuje do fotografii. Dziękuję Ci bardzo. Przejdziemy teraz do kolejnej Agnieszki. Agnieszko, Twój poetycki tomik jest zapisem bardzo intymnego świata, uczuciowych doświadczeń. Bardzo wielu młodych kobiet pisze w tym wieku miłosne wiersze. Twoje jednak wyróżniają się dojrzałą formą. Jak wykształciłaś w sobie poczucie literackiego stylu? Myślę, że to wyczucie wykształciłam sobie przez lektury przede wszystkim. Przez po prostu czytanie i prozy, i poezji, i przede wszystkim zaczęło się od Pawlikowskiej Jasnorzewskiej tak naprawdę, gdzieś ona mnie potem dalej prowadziła do tej prozatorskiej książki, właśnie na temat jej życia, jej listów, jej dzienników. A tak naprawdę przede wszystkim tak, przede wszystkim czytanie, przede wszystkim chłonięcie jakby tego dorobku literatury, który już jest. Też to się jakoś zmieniało, bo rzeczywiście ten pierwszy tomik był taki bardzo skupiony na takim intymnym świecie. Gdzieś w tym drugim już wydaje mi się, że poszłam troszeczkę dalej, jakby poza takie bardzo intymne doświadczenie i poza ten zapis takiego ja. Natomiast myślę, że przede wszystkim ukształtowały mnie właśnie lektury i też taka poezja kobieca. Gdzieś tam rzeczywiście ta Pawlikowska Jasnorzewska, Poświatowska, wszystkie takie autorki, właśnie poetki bardzo, bardzo silnie oddziaływały i myślę, że to się gdzieś tam stąd wykształciło. A wpływ taty, żaden? No to też na pewno, ale gdzieś tam rzeczywiście bardziej szłam w stronę tej literatury kobiecej i też jakby te książki prozatorskie gdzieś tam rzeczywiście nawiązują do postaci kobiet, więc wydaje mi się, że to jakby tutaj należy szukać źródeł. No właśnie, a skąd wziął się pomysł, aby pisać o Marii Pawlikowskiej Jasnorzewskiej? Kiedy nie ma się tobie potrzeba zajęcia się prozą? Moja przygoda z Marią Pawlikowską Jasnorzewską zaczęła się właśnie przede wszystkim od wierszy, od poezji, a potem na studiach magisterskich przyszedł ten moment, kiedy trzeba było wybrać temat pracy. I pierwszym pomysłem była taki dosyć prosty pomysł na pracę na temat wierszy. No ale okazało się, że tych opracowań jest już rzeczywiście sporo i też ciężko jest coś nowego tak naprawdę powiedzieć. I gdzieś tam docierając do źródeł, do materiałów na jej temat, okazało się, że istnieje dziennik, istnieje też pamiętnik, który prowadziła. Okazało się, że ten dziennik nie był nigdy publikowany, nie był nigdzie nigdy publikowany. I tak udało mi się dotrzeć właśnie do tych źródeł archiwalnych, jak też okazało się, że tak naprawdę przede mną tylko dwie osoby miały do tego dostęp. To też jakby ujawniło taką jakąś wenę bardziej detektywistyczną, przejrzeć co się tam znajduje. No i tak po nitce do kłębka okazało się, że w tym dzienniku jest tyle materiału nieznanego i w tych pamiętnikach,
gdzie też, który też jest w zasadzie dobrą taką bazą do interpretacji wierszy, bo okazuje się, że jakby mając tą wiedzę z tych zapisków takich biograficznych, no okazuje się, że też te wiersze troszeczkę w innym świetle można interpretować i czytać tak naprawdę. No właśnie, piszesz równie językiem wartkim, tekst świetnie się czyta. Poruszasz tam otwarcie wiele tematów uznawanych zwykle za tabu. Nie bałaś się, że cię odsądzą za uczcili wiary, bo ja nie myślę, że czy dotąd mało znanych z życia tej poetki. Tak, troszeczkę się bałam i troszeczkę też to się stało, ponieważ ta forma książki właśnie Pawlikowskiej Jasnorzewskiej jest tak naprawdę trzecią formą, ponieważ w pierwotnej wersji był głównie dziennik umieszczony, znaczy cytaty z dziennika były cytatami dokładnymi i kiedy się okazało, że trzeba się skontaktować ze spadkobiercami, co rzeczywiście zrobiłam, oni nie wyrazili zgody na zamieszczenie tych cytatów dokładnych, więc po prostu musiałam ten tekst w jakiejś formie przerobić. Więc rzeczywiście okazuje się, że mimo upływu tylu lat, jakby też ta biografia Jasnorzewskiej jest znana. Oczywiście jest dużo faktów właśnie nieznanych, natomiast jednak gdzieś częściowo jest ujawniona, to jednak okazuje się, że cały czas gdzieś tam rodzina, no rodzina bała się tak naprawdę w jakiejś formie ujawnienia tego, ponieważ te notatki no, rzeczywiście były drastyczne, bo dotykają choroby, tam są zapisy w zasadzie takie kliniczne tak naprawdę tego, co się z nią działo w czasie tej choroby nowotworowej. No też bardzo nieprzychylne opinie na temat Polonii w Anglii, na temat w ogóle wydarzeń historycznych. Więc rzeczywiście była taka obawa i poniekąd troszeczkę się sprawdziła. Natomiast no mam nadzieję, że mimo tego, że tam nie ma cytatów dosłownych, to udało się mi przekazać jakby to co w tym dzienniku było najważniejsze tak naprawdę. Agnieszko, w tym dzienniku Ciało lekkie jak usta walizki wykazujesz się bardzo dużą wrażliwością, taką intymną wrażliwością. Co najmocniej wpływa na twoją wrażliwość? Myślę, że to się też troszeczkę wiąże z tym pytaniem o rolę poezji. Wydaje mi się, że akurat przy pisaniu wierszy najmocniej na mnie wpływają osobiste doświadczenia, które oczywiście są w jakiś sposób też potem interpretowane, czy jakby obudowywane w jakąś formę. Jednak jakoś tak najbardziej wpływa na mnie to co dotyka mnie bezpośrednio. Więc też nawiązując właśnie do tego pytania o rolę poezji, to wydaje mi się, że trudno wskazać jakoś jednoznacznie. Mi się wydaje, że poezja jest po prostu takim głosem autora i gdzieś tam oczywiście, że jakby należy oddzielić ten podmiot liryczny od autora i jakby oczywiście nie zawsze jest to samo, natomiast myślę, że źródła jednak zawsze są w osobistych gdzieś tam przeżyciach czy doświadczeniach. Agnieszko, pracujesz też w radio. Co daje poecie praca w radio? Nie rozprasza? Daje bardzo dużo. Znaczy, muszę powiedzieć, że w ogóle to doświadczenie z radiem jest i było bardzo ważne. Na pewno daje możliwość jakby bycia w jakimś środowisku, bo gdzieś tam praca, wydaje mi się, pisarza czy poety jest taką pracą bardzo indywidualną. No, siada się przed tą kartką papieru, jednak jest się gdzieś tam samym i samotnym tak naprawdę. Więc praca w radiu daje poczucie jakiegoś też przynależności do środowiska, w ogóle bycia w jakiejś grupie. Też myślę, że bardzo otwiera. Jakby to doświadczenie z radiem dało mi też duże takie otwarcie właśnie na innych, ale też na jakieś czy wystąpienia, czy w ogóle na funkcjonowanie w jakichś właśnie takich publicznych momentach. Więc to jest, myślę, że to jest w ogóle bardzo ciekawe doświadczenie i bardzo polecam, jeżeli ktoś ma możliwość jakichś warsztatów radiowych, czy w ogóle styczności po prostu z radiem. To jest bardzo, bardzo pożyteczne. Dziękujemy bardzo. No i przechodzimy do naszego gościa, panie Wojciechu. Tytuły pana wierszy są intencjonalnym labiryntem. Trzeba się dobrze wczytać w tekst, aby zorientować się, do czego prowadzą. Często są tam ścieżki daleko od prostych znaczeń, ukazują drugie dno tekstu z mnóstwem odniesień. Wiersze komplikuje też częsty brak puenty lub puentowany w sposób zawolowany, nieprzystający wydawałoby się tytuł. Nie boi się pan, że to zbyt hermetyczne, intelektualne puzzle dla przeciętnego czytelnika?
Jakbym był złośliwy, to bym odpowiedział, że nie. Przede wszystkim chciałem tylko w jednej sprawie zaprotestować. Nie jestem tutaj gościem. Państwo wszyscy są gośćmi. Jestem gościem wśród gości, a może nawet wśród gości, bo teraz jest taka moda też, żeby użeńskowić, kobiecić to słowo. Ale bardzo się cieszę, dziękuję bardzo za to specjalne traktowanie. Nie wiem, ile odpowiedzi Państwo jeszcze jesteście w stanie wytrzymać. Mnie się wydaje, że człowiek jak pisze, to w ogóle się nie zastanawia specjalnie nad tym, czy to jest trudne, czy to jest łatwe, czy to ma komuś, że tak powiem, wejść miękko czy twardo, prawda? To wiadomo jest, że piszemy pod wpływem rozmaitych impulsów, nie? Pod wpływem, najczęściej chyba jednak w moim przypadku, pod wpływem innych tekstów. To znaczy to, że czytam nieustannie coś, albo się też przysłuchuję ludziom. To nie muszą być teksty pisane, ani teksty literackie, ale przysłuchuję się bardzo uważnie, jak ludzie mówią. To jest źródłem inspiracji. I teraz, jak ludzie mówią hermetycznie, to i moje wiersze się robią hermetyczne, prawda? A jak mówią klarownie, ale interesująco, to są może bardziej klarowne. Myślę, że przebieg w tych książkach, które napisałem, jest raczej ku prostocie, ale takiej prostocie dosyć zwodniczej. To znaczy, wydaje się, że pewne sensy są wyłożone na wierzchu, ale trzeba sprawdzić, co się dzieje pod spodem, bo nie zawsze dzieje się tam to samo, co na wierzchu. Proszę powiedzieć, czy współczesna literatura, poezja, chodzi mi głównie o poezję, młoda poezja, fascynuje Pana tak starsza poezja? Czy Pan jest w stanie zauważyć w niej takie wspaniałe tendencje, jak były kiedyś? Czy ona jest jakby następstwem tamtych wspaniałych poetów? Czy Pan jeszcze widzi, że to jest zbyt młode, zbyt świeże? Nie chcę, żeby się komuś zrobiło przykro. Trzeba powiedzieć, że oczywiście jak człowiek przekroczy 50, to znajduje się w takiej szczególnej sytuacji, że jakby ma bardzo dużo już wiedzę jednak zgromadzoną. W związku z tym, kiedy przychodzą młodzi autorzy, ja jestem rzeczywiście bardzo ciekaw tych nowych autorek i autorów i ich książek, no to też ta moja wiedza działa trochę jakby na ich niekorzyść, no bo dużo rzeczy już w życiu widziałem, przeczytałem. Pewna surowość oceny jest jakby nieuchronna i też pewna taka skłonność do skojarzeń. No niestety Polska ma takie szczęście albo nieszczęście, że miała naprawdę przez długie dziesięciolecia, jeśli nie, już nie powiedzieć więcej, po prostu wybitnych poetów i poetki w każdym pokoleniu. I to jest duży problem dla kolejnych pokoleń, bo to jest... Słuchałem właśnie, co pani Agnieszka mówi o Marii Pawlikowskiej Jasnorzewskiej. Jeśli tak pomyślimy o tej konstelacji, tak choćby kobiet piszących, nie? To co właściwie tam jeszcze zrobić? Ja rozumiem, że pani mówi o tych dziennikach, które zostały w końcu opublikowane przez Agorę, także, tak? Tak, one w końcu zostały opublikowane. Tam są ciekawe też wiersze niesamowicie w tej publikacji, prawda? Jeszcze odsłaniające taką pewną szorstkość, jej umiejętność takiego szorstkiego spojrzenia na rzeczywistość. My nawet na ogół tak widzimy ją jako taką miękką poetkę. Już może teraz mniej, bo było właśnie trochę takich publikacji, które ją pokazały bardziej intrygująco, nie? Więc jak sobie człowiek pomyśli choćby o tej konstelacji, prawda? To jest właściwie strasznie trudne. No ja myślę często o koleżankach, kolegach z mojego pokolenia. To naprawdę było bardzo mocne pokolenie. Wcześniej Nowa Fala. Wcześniej pokolenie współczesności. Zajmowałem się ostatnio Bursą. No, naprawdę pod tym, nawet człowiek nie może sobie wyobrazić takiego momentu i daj Boże nam wszystkim, żeby on nie przyszedł, że to wszystko runie, prawda? I co? I znowu się pojawią jacyś nowi, to nie jest aluzja do pana Rafała, ale jacyś nowi Różewicze, prawda? I będą budować od zera. Trudno to sobie wyobrazić, bo zero już było, prawda? Już był poziom zerowy w literaturze. Myślę, że dzisiaj raczej chyba my po prostu prowadzimy wszechstronny dialog na różny sposób z tymi mistrzyniami, mistrzami,
jakoś próbujemy to robić w miarę pokornie, a czasem niepokornie. No i to tyle. Chciałam też zapytać taką rzecz, bo w poezji młodych naszych poetów dominuje taki styl pisania głównie o sobie, od siebie, jakby pokazywania swojego wnętrza poprzez wiersze, a pan natomiast posługuje się narracją. Są to zwykłe krótkie scenki, czasem na końcu opowieści, zwykle porwane, porozrywane, wyjezdowane obrazki, a jednak dużo od nich ludzi, tego co między ludźmi, jest mnóstwo empatii. Jakby pan mniej się skupia na sobie, a bardzo na innych. To jest rzadkie i niespotykane. Właśnie z czego to wynika? Może oszukuję na przykład. Znaczy, może jestem potwornym egocentrykiem, a tylko w poezji tak, tak udaję. To jest bardzo trudna sprawa, prawda? Oceniać poezję pod kątem tego, na ile ona zauważa innych lub nie zauważa, na ile jest skupiona na sobie albo nie. Prawda? Są poeci, którzy są niesłychanie skupieni. Czasem coś, co wydaje się skupieniem na sobie, tak naprawdę może być po prostu niezwykłą uważnością na pewne zmiany, które no właśnie nie zostały opisane wcześniej. Ja bym powiedział wręcz, że bardzo dobrze, że poeci i poetki się skupiają na sobie. Natomiast mnie oczywiście interesuje ten świat międzyludzki bardziej niż ja sam. Trochę już siebie poznałem, trochę już ze sobą przeżyłem. Nie wiem, czy już jestem dla siebie taki interesujący. Natomiast interesujące jest dla mnie, co powstaje między ludźmi, jak w rozmaitych życiowych sytuacjach my się na przykład, nie wiem, rozmijamy, albo jak się spotykamy. Jak się nie potrafimy porozumieć, to jest niezwykle intrygujące. Jak nie potrafimy sobie pomóc na przykład, co wydaje się takie proste nieraz. Pani Anna ładnie powiedziała tutaj, że poezja nie może nam pomóc, nie może nas uratować, bo jest taka sama jak my. To bardzo ładnie powiedziane, prawda? Rzeczywiście, jest nas rodzaj jakiś taki z jednej strony jakby czułości, budzi się w nas jakaś czułość, wrażliwość na innych, a z drugiej strony jest jakiś rodzaj bariery. To mnie wszystko interesuje, cały ten splot. I czy można to jakoś spróbować opisać językiem innym niż filozoficzny tylko, czy właśnie... No nie ukrywam, że ta poezja przechyla się tak w stronę opowiada i często też inspiruje się prozą po prostu. Bardzo lubię prozę amerykańską, te opowiadania, zwłaszcza Carvera, Flannery O'Connor, no całe masę autorek i autorów, ale też polskiej. Dużo bardzo czytam prozy polskiej i ona bardzo pomaga w pisaniu poezji, no ale to nie wszyscy są szczęśliwi, bo niektórzy wolą, jak jest rymowane i takie bardziej umetaforycznione. A pan tak tutaj opisuje prosto i o co to właściwie chodzi. Gdzie tu poezja, no. Właśnie, pana wiersze z jednej strony pozbawiają nas iluzji co do możliwości poznania świata i mechanizmów w nim rządzących, a z drugiej strony poprzez poznanie drugiego człowieka, że można się zbliżyć do takiego poznania. No chyba można, no ja nie wiem, tak mi się, ja nie jestem takim pesymistą poznawczym. Wydaje mi się, że człowiek ma najprostsze umiejętności, wie co może zjeść, a czego nie może. To, że czasem je to, czego nie może, to wynika z decyzji jego woli lub z innych przyczyn. Nie woli, tak. Agnieszka ma rację. Ja myślę, że temat poznawania to jest w ogóle centralny temat współczesnej literatury, kultury w ogóle, prawda? To jest bardzo ciekawy paradoks, bo właściwie wydoskonaliliśmy narzędzia poznawcze niesamowicie, nie? I nagle powstało takie mocne pytanie, nie nagle ono się wyłaniało z kultury stopniowo, ale dziś jest ciągle, wisi nad nami, co my naprawdę poznaliśmy, nie? Co z tą wiedzą zrobić, to jest druga część tego pytania. Co z człowiekiem? Czy my wiemy rzeczywiście więcej o człowieku niż wiedział Tomasz z Akwinu, święty Augustyn, Sokrates i tak dalej, prawda? To są bardzo ciekawe rzeczy. Dla poety atrakcyjne jest chyba
żeby oczywiście filozofię znać, ale jednak w jakimś sensie skupiać się na tych problemach, które się wyłaniają ze scen, z pewnych doświadczeń, w których uczestniczę. Nie? Poeta nie powinien być za mądry. Znaczy jak pisze, bo w ogóle prywatnie powinien być, ale w każdym razie to nie przeszkadza, jak jest. Natomiast kiedy pisze, powinien chyba bardziej się skupić przede wszystkim na tym, co się między słowami dzieje, a w tej sferze właśnie portretowania świata, tym, co się właściwie w tych obrazach ukrywa. Nie? Nie wiem, czy jestem w stanie, patrząc na lodówkę, odkryć coś nowego, panie Rafale. Jest jeszcze dużo do odkrycia. Raczej żona dba o to, żeby tam za dużo nie było do odkrywania, bo mi grozi popadnięcie w pewne problemy, ale tak, no tak, no to, trochę to tak jest, prawda, że 10 osób wchodzi do tego samego pokoju i to już pomijam, że znowu wiemy z tych wszystkich badań, że te 10 osób widzi 10 różnych pokoi tak naprawdę. Mm-hmm. Ale z drugiej strony, że ta 11, która wchodzi, może zobaczyć coś takiego, czego nikt nie zobaczył wcześniej. Nie? I czy poezja pod tym względem jest uprzywilejowana, to nie wiem. Mam wrażenie, że jednak bardzo dużo możliwości daje film na przykład. Nie? Bardzo dużo możliwości daje muzyka przez to, że się odrywa trochę od treści. Nie? My jednak się nie możemy oderwać od treści. Można oczywiście zrobić wiersze, które są tylko zestrojem dźwięków i nie muszą mieć jakichś głębszych sensów. Są też takie przykłady poezji. No. Ale nas jednak ta treść zobowiązuje trochę. To jest trudna sprawa. Także odpowiedziałem od razu na 6 pytań. Chciałam się zapytać, co pana zachwyca we współczesnej poezji polskiej, a co denerwuje, drażni, no co się nie zgadza, co pana odstręcza? Nie, ja generalnie mam taki entuzjastyczny stosunek do tego. Wydaje mi się, że to jest w ogóle nie, że to jest jakiś rodzaj, ja prywatnie wiem, że to jest rodzaj jakiejś choroby, że ludzie wiersze piszą, ale to mnie zachwyca, że się nie leczą, prawda? Że to jakoś im, więc ja bardzo dużo książek rzeczywiście czytam, biorę do ręki, próbuję, dużo mi czasu zajmuje czytanie wierszy. Ja niestety nie jestem takim pistoletem, że nie wiem, czy biorę książkę z wierszami i czytam ją tam wieczorem. To są bardzo rzadkie przypadki. Na ogół to jednak zajmuje mi kilka dni, czasem tydzień. No jak łatwo policzyć, nie jestem tych książek w stanie przeczytać znowu tak bardzo, bardzo dużo, ale mi się wydaje, że to jednak jest tak, że znaczy zawsze zachwyca człowieka, jeśli ktoś coś nowego mu pokaże, nie? Poznałem, najpierw przeczytałem wiersze, a potem poznałem Ulę Zajączkowską na przykład, która jest botanikiem. Ula bada ruchy drzew. Badanie polega na tym, że się robi się zdjęcia co jakiś czas, ruchy roślin w ogóle, prawda? Ruchy roślin. I robi się sekwencje zdjęć, potem patrzy się, robi się wykresy, jakie ruchy to drzewo wykonuje. Nie? Z Ulą jak się chodzi po, no już nie mówię po parku, ale jak wchodzi się do drewnianego kościoła, to jest wydarzenie, bo wszyscy patrzą na ołtarz, a Ula patrzy, z czego podłoga zrobiona, nie? Jak jest drewniana, albo ambona z jakiego drzewa, jak po cieni, z którego może być okresu i tak dalej. I od razu z taką osobą otwiera się jednak inne, i to znać w wierszach, nie? To znać w wierszach. Więc powiedziałem wcześniej, że tych odkryć jakby takich poezji nie będzie może gwałtownych, nie będzie już chyba gwałtownych zmian czy gwałtownych rewolucji. Z takim pewnym niepokojem obserwuję takie wystąpienia młodzieżowe, które pewnie muszą być, chodzę nieraz na różne festiwale. I naprawdę słowo, przepraszam Państwa bardzo, to jest zresztą nagrywane, ale moja mama już nawet w zaświatach, więc nie będzie miała pretensji do mnie. Że słowo skurwysyn czy wypierdalaj nie robi poezji już, prawda? A wielu ludziom się wydaje, że robi. Ale to już robiło poezję może 50 lat temu, jak Bursa raz czy drugi tego użył. Może 2-30 lat temu, jak robił Świetlicki czasem raz czy drugi, prawda?
Dzisiaj już naprawdę nie. To musi ktoś być wybitnym majstrem, żeby jeszcze tym słowom przywrócił blask. Gdzie ja mogę to wydać? Właśnie ja kiedyś napisałem sestynę do słowa w kursie. Także jeszcze można coś z tym zrobić. To coś jeszcze można. Nie mówię, że całkiem nie, no trzeba się postarać, nie? Nie wiem, dlaczego o tym mówiłem, bo teraz już zdryfowałem w jakimś kierunku, ale chodzi mi o to, że ja czytam generalnie z entuzjazmem i wydaje mi się, że na szczęście jest tak, że ciągle poezja polska jest taka polifoniczna, pluralistyczna. To jest bardzo ważne, że się nie stało się coś takiego, co bałem się, że kiedyś się bałem, że nastąpi, że będzie zdominowana przez jedną czy dwie szkoły. Jak ja chodziłem jeszcze na studia, to nam profesor Błoński wykładał, że jest szkoła Przybosia i Miłosza, nie? Że są te dwie strony, no i tam jakoś lepiej lub gorzej przypisywał. Potem Marian Stala zrobił już cztery. Dołożył Szyborską, Białoszewskiego, Przybosia wyrzucił, wsadził Herberta. Zawsze mi się wydawało, że te podziały są... zawsze jakieś prawdziwe zjawisko poetyckie umyka. I dzisiaj chyba mamy takie szczęście, że właśnie żyjemy w tym wielogłosie, w tym pluralizmie. Nie? To jest przyjemne. I na koniec powiem, że bardzo też lubię takie błyski prostoty, więc bym się chętnie pokłócił z Michałem Zabłockim, bo to z Szymczanem się kłócimy na dyskusyjnych klubach czytelniczych. Bo ja na przykład lubię, jest na przykład jakieś takie wyrafinowane tam pomysły, nie, w tomiku i nagle ktoś tak łupnie czymś bardzo prostym w gruncie rzeczy, taką myślą opartą na prostym paradoksie albo na celnym spostrzeżeniu. To też znowu nie często się to udaje, od razu powiem Pani Aniu, że to jest bardzo trudne, ale sam się staram iść w stronę takiej klarowności, potrafię to u innych docenić, że właśnie nie kombinują jakoś tam prawą ręką do lewego ucha, prawda? Tylko, że czasem ktoś strzeli tak. Piotr Matyniecki z seniorów ma taką zdolność. Oczywiście Krystyna Mimowęcka. To są takie postaci, które bardzo cenię, kiedy właśnie potrafią w coś trafić. Tak. No i może ostatnie pytanie. O tej empatii jeszcze może, do tej empatii nawiążemy. Czy zdarza się, że ktoś przychodzi prywatnie do Pana, zapytać się, co Pan sądzi o jego poezji, czy Pan znajduje na takiej osobie czas i co Pan ewentualnie daje takie spotkanie? Bardzo niebezpieczne, bo to się nagrywa. Ale może jest okazja, żeby powiedzieć, że oczywiście całe mnóstwo osób pisze do mnie e-maile i na Facebooku i prosi o pomoc. I jestem trochę bezradny, bo często po prostu nie jestem w stanie tego nawet odpowiedzieć na te listy. Są takie momenty, no to się niestety nasila, jak ktoś ma nominację do jakiejś nagrody, to nagle przychodzi dużo takich. No, ludzie składają swoje tomiki, proszą, żeby im coś powiedzieć o tym, a ja po prostu nie jestem w stanie, tak fizycznie nie jestem tego wszystkiego przerobić. Nie? Z jednej strony bardzo bym chciał ludziom pomóc w jakiś sposób, podpowiedzieć. Czasem mogę podpowiedzieć, że ten czy ten wiersz wydaje mi się najlepszy w książce, nie? A to nie znaczy, że on w ogóle najlepszy jest, dla mnie jest najlepszy. Czasem mogę podpowiedzieć, w którym kierunku nie iść, prawda? Znaczy, wydaje mi się, że ktoś nie ma, bo są takie osoby, rzadka sytuacja, ale bywa, że jakby pielęgnują w sobie własne nieumiejętności. Tego akurat nie umieją, ale bardzo chcą to robić. Prawda? A nie widzą niekiedy swoich prawdziwych zalet, nie? No ale to mówię, no to z tym jest bardzo trudno. Przyjąłem pewne założenia, nie piszę posłowi do książek cudzych, nie piszę blerbów, dlatego że po prostu to też zajmuje dużo czasu. Dużo mnie to czasu kosztuje, żeby nie napisać coś, wiesz, od tak, żeby tylko po prostu było, tylko żeby w tym była rzeczywiście jakaś prawda. Więc to, że już dla ekonomii życiowej z tego zrezygnowałem. Ale zdarza się, że czasem, że komuś... Mam nawet parę sukcesów, bo kilkanaście osób co najmniej zniechęciłem do pisania. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, to czas przyszedł na prezentację wierszy naszych wspaniałych gości dzisiejszych. Poprosimy o przeczytanie swoich utworów.
Trzy pierwsze wiersze, które wybrałam na dzisiaj, trzy pierwsze wiersze pochodzą z tomiku Cialek, jakiś tywelski. Natomiast dwa ostatnie to są nowe wiersze, które jeszcze nie były publikowane nigdzie, być może znajdą się w kolejnym tomiku. Rusinowa Polana. Świątynia Pana Boga, Rusinowa Polana. Trzeba się modlić do gór, nie do ołtarzy. Tam go nie ma. Jest w zapachu lasu, w poszyciu sosen, w wierszu u szczytu. Błogosławieni poganie, którzy pojęli tajemnicę. Wiersz bez tytułu. Ci, co odeszli, nie odeszli naprawdę ani na zawsze. Głupi żart niewidzialności. A przecież wciąż siedzą przy stolikach, palą papierosy, zamawiają kolejne drinki, słuchają naszych rozmów, niedbale odgarniając włosy z czoła. Mają zimne oddechy, ale ciepłe serca. W snach przenoszą nas na krańce światu, gdzie wciąż słychać ich srebrzysty śmiech. Tylko tęsknota widzialna na pustych miejscach, które zostawili po sobie. Tylko ból tak prawdziwy, że nie my. Pieszczoch. Ale z niego pieszczoch, mówi pan Zenek, jedną ręką głaszcząc czarnego jamnika, drugą gładzą zawieszoną na ścianie obok skórę z dzika z wyłupionymi oczami. Jabłka mojego pradziadka. Jak smakowały te jabłka 200 lat temu, kiedy pierwsze drewniane belki zwoził furman do doliny wśród beskidzkich lasów? Czy tobie też po brodzie spływała słodko-winna stróżka, którą wytarłeś niedbale pobrudzoną koszulą? Siedzę teraz tam, gdzie ty kiedyś, zanurzając usta w kwaśnej czerwieni. Jabłonie przetrwały wojny, zimy stulecia, susze, deszcze i wiatry, co roku rodząc owoce, których nikt już nie zbierał. Zostanie po nas to, co nienazwane. Smak jabłek, które sadziłeś z uśmiechem deszczową jesienią, myśląc o tych, co przyjdą po tobie, nitki bawiego lata, powiewające po dwóch stronach czasu. Melancholizm. Skąd w nas ta melancholia, która każe smutno uśmiechać się do ptaków, puszczać oko do zaprzepaszczonych nadziei, przemykać chyłkiem, kącikami warg, stąpać tak, aby nie nadepnąć na linię. Dziękuję bardzo. I Ania. To u mnie pierwszy i ostatni wiersz będą z tomiku debiutanckiego Globochonisko, natomiast środkowe będą nowe, znaczy one już były niektóre publikowane w Almanachu Sylaby, w Helikopterze, w ostatnim numerze zdaje się. Szafot. Zatrute serca podają na srebrnych półmiskach, na ścianach makatki z jelit, w kieliszkach wino takie czerwone, bardziej niż krew. Masz tyle dłoni, by trzymać w nich wszystkie nasze dłonie, gdy podczas modlitwy pochylamy głowy do ścięcia. Pod stołem chrzestamy diabła. Może on też jest wspólny, choć mamy wiele nóg. A mamy mówiły, nie huśtaj się za wysoko. Spadało się w odświętych sukienkach do kałuż i miało się całe majtki mokre i brudne, trzeba się było przebierać w babcinych łazienkach. I wujkowie się śmiali. Pochylamy głowy do ścięcia. Obie ofiary dobre, oba bogi dobre i niedobre są jednako i równocześnie, bo czas dobry i zły zarazem, a ja ci oddam te pieniądze, Sylwia. Już ci oddałam 150 zł, prawda? Bo ci kurtkę kupiłam. Czas daje i zabiera, a ja ci nie zabiorę tych pieniędzy. Przecież widzisz, wschodzi słońce po twojej stronie, a ja ci kupuję tę kurtkę, to kolczyki. Ta kurtka będzie ci do spodni niebieskich pasować, nie czarnych. Czarne są węgle po całospaleniu, jak twoje włosy. Nie będę ci dzisiaj myła głowy. Przyjdzie wiosna, to będziesz chodzić w tej kurtce. Ja bym ci nie zabrała pieniędzy, kochanie. Staszek by ci zabrał, ale ja nie. Oba bogi dobre są i niedobre jednako, ale Staszek jest zły. I niech on cię tak nie głaszcze, Sylwia. Nie pozwalaj mu. Niech on cię nie głaszcze. I nie mów mu, kocham cię, tato. Nie mów mu tak. Na literę D. To jest coś na literę D. Coś najwspanialsze,
dla którego odzierał się nawet ze skóry, by mu nałożyć coś. Coś w pobliżu na literę D. I nie jest moje, więc właściwie to dla mnie nie jest ani na C, ani na S. Jest piękne, ale przede wszystkim jest. Ale to nieprawda, że jest dobre. Bezbronne i jest, i nie jest. Bo jego na literę R mogą mu wiele zrobić, ale i ono może komuś wiele. Bo jeśli to już człowiek, a przecież to już człowiek, to jest to bardzo złe zwierzę. Potwory. Może wcale nie urodzę, a może urodzą potwory. Będę musiała je zamykać w garażu, jak agresywne psy, i będą skrobać w ściany i będą wyć. Może wcale nie zajdę. Zachodzić to można w odwiedziny albo po kolędzie. Może ksiądz by nawet ich nie pobłogosławił. Moich potworów nie można błogosławić. Można je przekląć i wygnać na cztery wiatry, ale jak wiatr powrócą. Wodorosty. Coś wraca. We mnie, w tobie. Przypływ sprowadza opuchnięte zwłoki i butelki po Coca-Coli. Nie nazywaj mnie perą na dnie, choć mam piersi i pustkę między nogami, jak kosmos w mięsnej klatce. Coś umarło i plącze się jak wodorosty. Dziękuję bardzo. Tak, ja przeczytam wiersze z takiego maszynopisu, który może zostanie, bierze formę książki i ta książka wyjdzie w przyszłym roku. Wiersze to są raczej w takiej wersji roboczej, ale może coś z tego się Państwu spodoba. Módl się i pracuj. Minąłem kościół stojący obok urzędu pracy. Trawienie. Rośnie trawa na balkonie. Włosy zapuszcza doniczka. Tak woda z konewki idzie po trupach, wychodzi na ląd, skacze po trawiastych łubach. Sika im na twarzy, mówiąc, że pada. Nawet nie ona sama, lecz deszcz. Przechyl konewkę, jakbyś chciał przychylić nieba. A wszystko po to, by lwia część balkonu przypominała sawannę, bo podlana trawa wodzi na pokuszenie, jeśli chodzi o rośnięcie w słońcu. I grudy gleby na doniczkowej wodzie są jak tratwy, a mimo to my, uchodźcami z domu ogarniętego ścianami, jesteśmy tu, by doglądać sytuacji. Trawa rośnie w siłę, pnie się, jakby miała swój pionowy trakt, bursztynowy szlak, wija coś tam, a muchy, biedronki wokół niej rozkładają tylko skrzydła, jak kupcy towary. Trawo, moja tratwo, na oceanie zamknięcia, stąd nie widać Afryki, jest tylko szary ląd. Trzecie piętro, widok jak z miniaturowej lwiej skały, beton, w oddali kości miasta ułożone w stosy wieżowce. Stosownie, adekwatnie. Przy kolacji. Na wschód od masła, na zachód od chleba, pośrodku nóż, berliński mur. Brudna ściana noża przypomina graffiti, spray do graffiti, okruchy i tłuszcz. Blat stołu, pole minowe, lampa nad stołem świeci jak reflektor. Zdmuchnięty okruch to uciekający człowiek, kawa i herbata, dwa psy gończe. Zrobiona kanapka, sztuczny porządek, wycieranie noża jak równanie terenu. Z rana z krana leci woda, pionowa, rozciągnięta. Nieskończoność roszczenia. Upadek wody przypomina owczy pęd ku samozagładzie, ku odpływowi, w stronę piekła. Albo stado antylop, wyłaniające się zza wzgórza, wbiegające wprost w przerażone oczy Simby. Włożyć rękę w jej strumień to poczuć na własnej skórze, jak się ratuje jednostki z transportu tłumu. Kilka kropel, życie uchodzi z nich jednak na sucho, bardzo szybko i cicho. Bo ci, co umierali, wciąż mają ginąć. Dopiero gdy zakręcam wodę na firmamencie kranu, pojawiają się pojedynczości, outsiderzy, którzy przynoszą kapkę nadziei na coś. Ale nawet oni długo się nie utrzymają. Świecenia. Nastąpił wyciąg światła z kąta lampy. Stoi w kącie za karem, bo niedokładnie zapala się do roboty na rzecz oświetlenia pokoju. Tylko jego część przyjmuje święcenia kapłańskie, dostępuje oświecenia, które głosi lampa, kościelna wieża. Reszta pokoju to ciemnogród, ale dość dzielenia. Tam, gdzie stoi, jak na demonstracji, nie stało żadne zomo. I po niej choćby potop, który czasem ją nawiedza w postaci muszek, ciem, myślą, że lgną do arki i już nie wracają stamtąd na tarczy.
aż muszę ten talerz jej głowy wycierać, nie tylko z kurzu, ale i popiołu. Wtedy zastanawiam się, ile ich ginie w ten sposób podczas lektury o ludzkich zbrodniach w imię banału. Choćby nocy, której pstryknięcie robi dzień, aż zapala się lampka. Mayday, mayday! Bo kto śpi, ten nie wykonuje żadnych wyciągów i pracownicy korpo są na bezrobociu w pracy. Odmowa. Przez żaluzję wciska się słońce narodu, jakby wciskało mi kit, jakby to był pobór do woja. Skoro więc leżę, żaluzje wpierw stają na baczność, słuchają hymnu ptaków, których samolot podciął skrzydła, by chleb na przednich balkonach związał je z nami. Zaraz, zaraz, jakie znowu my? W łóżku jestem sam, orzeł wylądował, po bojach ze światem, tak bardzo zaaranżowanym, że już nie da się leżeć zwyczajnie, nieskrajnie, kiedy leżenie z prawej strony oznacza bycie po tamtej stronie. Barykady? Nie jestem Świerszczyńską, żebym budował barykadę. Jestem leżakiem, wrakiem, po codziennej robocie przesypiam manifesty, listy i postulaty. Sypiam z poduszką, nie z Marksem, a mój kapitał sprowadza się do kapitalnej pościeli i kołdry. Kiedy więc leżę, jestem bazą, mam na sobie nadbudowę w kwiaty, widoczne przetarcia, jak zakłócenia propagandy. Przyświeca mi lampa, żadna tam żarówka, z wyjątkiem przyjęcia dogodnej pozycji do spania. Jeśli się odkryje, czy wtedy ujawnię swą pozycję wobec stada owiec, które liczę jak kobiety na spotkaniach autorskich? Czy do liczenia naprawdę ma się sprowadzać feminizm? Że lampa, że krąg światła, o czym wspomniałem, nade mną góruje sufit, żaden szef czy kapłan, dopóki leżę, bo nie wierzę, że nie będę leżał już po. I po co to wszystko, skoro nie ma gdzie palca włożyć, brakuje powietrza, bo polityczny jeszcze smog macha skrzydłem raz z lewa, raz z prawa, bo musi się jakoś unosić nad miastem, więc leżę wciąż, odkąd liczy się gest, nie efekt, który może być już tylko cieplarniany, a mój wzwód to środkowy palec, ranny ptaszek, od mały angaż do filmów dla dorosłych, z których odmowa sprzętu ma miejsce, a jakże, tu gdzie jestem, myślę więc przewracam się z boku na bok. To mały krok dla człowieka, ale wielki dla ludzkości. Choć ludzkość jest o krok, bo nie jest już okej. Słyszę przez poduszkę, to mój załóżnik. Za żaluzjami, siedmioma lasami, górami zebrał się tłum głosów, który domaga się nazwy dla swej jednostki choroby. Dziękuję. Pozwolę sobie przeczytać po jednym wierszu z trzech pierwszych tomików i z kręgu będzie dwa. Za cicho, tak? O, teraz to przegląd, tak? Jeszcze raz się powtórzę. Z każdego tomiku po jednego z kręgu. Z pędku. A zaczęło się tak przyjemnie. Cokolwiek chciałeś dziś w świecie przekazać, nie słucham. Spacer po łąkach, wrzaskliwa przepiórka, nasz śmiech odbijający się od traw, unoszące nad ziemią łzy. Ale przecież to w końcu maj. Za spóźnienie nie zamierzam przepraszać. I pisklę na chodniku z brzuchem wielkości jaja, jakby jeszcze nie zdążył wykluć się brat bliźniak. Martwe do czasu, aż przeniosła mnie na trawnik. Dotyk, uruchomił dotyk. Łyse skrzydła zatrzepotały, zachybotała główka i myśl. Zabić czy pozwolić umrzeć? W drodze do domu baner reklamowy, deseru mlecznego. Możesz zostać kimkolwiek chcesz. Ze szczęściodołami pozwolę sobie Państwa przenieść na Floriańską, bo tam się to wydarzyło. Na zakręcie. Siostry stróżki krwi, bliźniaczki przypadku, upalnym południem ich cienie spotkały się w bocznej uliczce. 22 lata. Wciąż rozpasana naiwność, serduszka na kartkach, smutwocie na fejsie i dwa piętra, różnicy. Okno otwarte na świat zbyt szeroko, bruk, czarny worek. Obie mogły być sobą, obie w miejscach poniżej poziomu. Może ich wzrok nigdy nie wszedł na tę samą ścieżkę, a może czasami mijały się na zakręcie, potykały o pokrewne wybory,
Albo kiedyś jedna drugą beztrosko spytała o godzinę lub o cenę. Na dole fast food, wyżej klub go-go, między nimi mrok klatki schodowej. I wiersz z Trójki, która ukaże się w grudniu. Przejazdem. Kiedy przychodzi czas, to się pojawia. Pierwotna wieczność łagodnieje. Siedziałam na murku i powiedziałam, wiesz, mogłabym tu żyć. A on, wiesz, ja też. I wróciłam. Skąd przyjechałam, nadal szukałam. Dla innych mieszkań marzeń spałam. Głęboko. Lecz to miasto pulsuje, jest energią. Silniejsze od zagubienia, od niepewności. Sięgam po swoje. Stoję w tłumie na Staroliźnie. Chłonę esencję miasta, jego wrażliwość. Szpakowaci turyści z Izraela filmują 30-metrową kolejkę. Uśmiechy, niedowierzanie. A za czym to trzeba stać tyle w dzisiejszej Polsce? 20-latek w czarnych rybokach z dziewczyną w białych rybokach. Ice cream. Uśmiechy i pomruki. Leniwe popołudnie. Iluzja. Krąg ochronny. Przychodzisz, a oni już są. Czekają, by przekazać klucze. Kombinacje nieżywiących w różnych warstwach win. Wyjść z cienia. Zagnieździć w tobie pękate i nierozwinięte wszechświaty. Uziemić. Mów co chcesz, upieraj się, że jesteś wolny. Nikogo, czego nie potrzebujesz. Oni są. Słowo w słowo, ręka w rękę, w krwi i łzach. Nawet gdy odejdą, dalej są. Wskazują, co robić i dlaczego. Nadal ciągną w swoją stronę. Nadal ciągną na swoją stronę. Po drodze. W tej podróży wiele się dzieje. Nad polem kwitnącej kukurydzy niebo wybucha bielą kumulusów. Na poboczu mijanej wioski siedmiolatek z reklamówką, pełną ziemniaków ze sklepu. Granica Świętokrzyskiego, miód, z własnej pasieki pewność. Nawet w nocnym koszmarze można przestać uciekać i pozwolić biec życiu. Dziękuję pięknie. Dziękuję. Wezmę ten niech tamten odpocznie. Center. Co napisałem, mogło przyjść o świcie. Dom nasiąkał powoli, a wypita woda rurami ciała wracała do ziemi. Co napisałem dziś w czarnym zeszycie, mogło się zdarzyć. Leżałem ostrożnie i gdy zrobiło się jasno, zasnąłem. Wiersz rozkoszy. Nie mogą być ze sobą dwa ptaki w piwnicy. Cienie ze sobą być mogą, nawet ciała z ich wyczerpującym światłem, które pełga w kochaniu. Mogą być pocałunki i miłosne dźwięki i szuranie ciał przeziębionych piwnicznym powietrzem, a nawet same dźwięki, gdy ciał już nie ma, mogą kłaść się jeden przy drugim w ciemności, jak w piasku. Wszystko może być w dole, gdy w górze zamknięte. Pod tupaniem, skrzypieniem, przesuwaniem rzeczy, wodą w rurach, która zbiera to, co najbardziej wstydliwe, wszystko być może. Ale nie ptaki. One wewnątrz kołyszą tym całym światem. Gwałtownie wracają do siebie z krzykiem. Z krzykiem na powrót się dzielą. I chociaż nie mogą uciec, mogą przynajmniej nie spocząć. Wiersz zawsze aktualny. Drugie dzwonienie.
Kury są za ojczyzną, kaczki są przeciw, a pies jest podzielony. Krwią w nabiegłe oczy zwraca na chwilę ku niebu. Potem spojrzenie opada z powrotem na drogę. W kurzu po pachy zbliża się człowiek bez zębów, który lubi drażnić. I dziś jak zwykle wsuwa patyk między pręty. Gwiżdże, ubliża, krzyczy. Pies pozostaje na miejscu, zawodzi nadzieję. Mężczyzna szuka kamienia. Kury drą się za, kaczki stękają przeciw. Kamień trzepie powietrze i chybiwszy cel wpada między zwaśnione. Bez zębów odchodzi, myśląc, że pies nie żyje. Krew ściska mu głowę. Potem z kręgu psiarzy przeszedłem na stronę kociarzy. Psy z wierszy zniknęły, a pojawiły się koty. Zanim jeszcze w moim domu pojawił się kot. Stary adres pamięci Iwana Blatnego. Kiedy o 6:40 sięgam po twoje wiersze, jest tak jasno, że nie muszę wołać na pomoc elektrowni. Każdy twój wiersz jest jak wezwanie do zapłaty. Każdy twój wiersz przyjeżdża do mnie z torbą pełną kotów. Nie spodziewałem się dziś słońca. Myślałem, że będę spał do południa pod kołdrą chłodu. Może z nowych wierszy dwa takie króciutkie. Jeden bardzo prościutki pod tytułem Powinniśmy żyć jak koty. Spać, kiedy to możliwe. Okazywać miłość tym, którzy nas karmią. Pilnować, żeby nikt nie wszedł do domu niezauważony. Myć twarz mokrą ręką. Zakopywać swoje nieczystości. Bardzo lubiłem. Bardzo lubiłem jego krótkie prozy. Stałem w cieniu, czekając, aż nakryje stół i zniknie w głębi mieszkania. Dopiero wtedy wychodziłem z ukrycia i zaczynałem jeść. I na koniec, a może jeszcze dwa, bo takie krótkie by może być. Jeden taki bardzo apokaliptyczny. Ostatnio dużo się na morzu dzieje, to wiersz pod tytułem Kąpali się w morzu. W nocy kąpali się w morzu czarnym, a ja czekałem na brzegu. Słyszałem za plecami oddechy psów zbierających się na wydmach. Słyszałem w ciemności piski kąpiących się. Strach rozkładał skrzydła. Ściskałem w dłoniach ich ubrania i wołałem szybko, szybciej, wychodźcie. Nikt nie odpowiadał. W wodzie po kolana, szczękając zębami, wołałem, wychodźcie już. Lecz nikt nie wyszedł. I na koniec coś miłego. Postanowienie. Zmęczony uśmiecham się. Przede mną nie ma nikogo, ani obok mnie. A przecież nie uśmiecham się sam do siebie. Dla kogo więc jest mój uśmiech? Piszę. Jestem zmęczony. Drzewa zaczynają kwitnąć, a oczy zalić. Piszę ten wiersz, patrząc w nieruchomą ścianę mojego okna. Postanawiam skończyć go jeszcze dzisiaj. Dziękuję bardzo. Na dzisiaj. Dziękujemy bardzo Agnieszce Stawro, pani Mazeli, Rafałowi Różewiczowi, Agnieszce Tykrowskiej-Chmielewskiej, naszym wspaniałym gościom Wojciechu Bodowiczowi. I oczekiwa. Szanowni Państwo, to jest ten moment, kiedy można podejść do naszych gości, zakupić tomiki, które tu są na fortepianie wystawione, otrzymać je z autografem od naszych autorów. Zachęcam do kuluarowych rozmów po spotkaniu. Dziękuję bardzo Państwu za przybycie i naszym gościom. Elżbieta Wojnarowska, dziękujemy bardzo.